W piątek oficjalnie zaprezentowano nowe miejsce na mapie gminy Krzyżanowice. Dawna roszarnia w Tworkowie od teraz będzie miejscem wydarzeń kulturalnych. Ale to nie koniec nowości dla mieszkańców, bo już niebawem swoje drzwi otworzy Centrum Górnej Odry. W ubiegłym tygodniu mieliśmy okazję zobaczyć to miejsce i uczestniczyć w krótkiej lekcji samorządowej wraz z uczniami szkoły podstawowej w Chałupkach. 18 stycznia wójt Krzyżanowic Grzegorz Utracki spotkał się z uczniami 8 klasy szkoły podstawowej w Chałupkach. Celem spotkania była prezentacja filmu o Odrze oraz krótka pogadanka, w czasie której młodzi ludzie dowiedzieli się, na czym polegają zadania gminy. Znajdujemy się na terenie starego przejścia granicznego, w budynku celnym dawnym, który kiedyś służył jako miejsce przebywania celników, odpraw celnych, natomiast dzisiaj służy gminie Krzyżanowice. Udało nam się zdobyć środki z projektu transgranicznego, z Interregu, razem w takim projekcie ekoturystyka z miastem Bogumin, z naszą gminą partnerską i za kwotę ponad 3 milionów udało nam się stworzyć takie Centrum Górnej Odry, gdzie takim przesłaniem jest ekspozycja multimedialna o Górnej Odrze, o Odrze, o meandrach rzeki Odry, o tych naszych atrakcjach takich najbardziej ciekawych, przyrodniczych, związanych właśnie z tym obszarem. A atrakcji w gminie nie brakuje. Piękne miejsca, zielone otoczenie i infrastruktura mają zachęcać do odwiedzenia Krzyżanowic i okolicznych sołectw. Chcemy stworzyć taką kartę wycieczki po gminie Krzyżanowice i atrakcjach gminy Krzyżanowice. I to będzie jedno z miejsc, gdzie może ktoś, czy nawet wycieczka szkolna, czy mieszkańców czy pogranicza, czy krainy Górnej Odry zatrzyma się, bo ma co zwiedzać. Może iść na wieżę widokową, na meandry Odry, zobaczyć Centrum Multimedialne Górnej Odry. Docelowo będzie Muzeum Kolejnictwa na dworcu w Chałupkach. Ma nieopodal park Zamek w Chałupkach, gdzie też dawna siedziba Rothschildów pięknie się prezentuje i funkcjonuje, gdzie mogą zjeść, mogą się przejść przez most Franca Józefa, mogą iść na rynek do Bogumina. Atrakcji jest mnóstwo. Nieopodal 3 km stąd jest pole golfowe w Szyleżowicach. No, atrakcji jest naprawdę sporo i chcemy właśnie zaprosić na teren gminy Krzyżanowice do takich jedno-dwudniowych wycieczek. Jedno z nich to będzie ta atrakcja. Miejsce to ma być także centrum szkoleniowo-informacyjnym. Już działa tu biblioteka, a w planach jest także utworzenie w tym miejscu Centrum Informacji Turystycznej. Projekt, który umożliwił zmodernizowanie budynku, musiał zostać zmodyfikowany, bo w trakcie realizacji wnętrza zaskoczyły wykonawców remontu. Po zdjęciu różnych przegród, płyt gipsowych, kartonowych, okazało się, że to jest taka przednia konstrukcja nowatorska, inżynierska, gdzie były takie betonowe podcienie i słupy i zmieniliśmy w trakcie tego remontu właśnie koncepcję i zostało to otwarte właśnie i jakby zrealizowane w takim industrialnym trochę charakterze. Choć biblioteka działa w Centrum Górnej Odry już od roku, tak naprawdę to miejsce zacznie żyć wiosną. W kwietniu planowane jest uroczyste przecięcie wstęgi, które umożliwi korzystanie z zasobów zmodernizowanego budynku.